Lucy Mott Montgomery Ania z zielonego wzgórza. Zanim zaczniemy, pragnę tylko przypomnieć, że wszystkich rozdziałów tej lektury jest 38. Rozdział trzeci Zdumienie Maryli Kadbert Gdy Mateusz otworzył drzwi, Maryla wybiegła szybko na jego spotkanie. Lecz kiedy wzrok jej padł na dziwaczne małe stworzenie w ciasnej, brzydkiej sukience z długimi, ognisto czerwonymi warkoczykami i oczyma błyszczącymi radością, cofnęła się ze zdumienia. Cóż to, Mateuszu, wybuchnęła, gdzież jest chłopiec? Nie było tam chłopca, odpowiedział Mateusz nieśmiało była tylko ona. Wskazał dziewczynkę, przypomniawszy sobie dopiero teraz, że nie zapytał jej nawet o imię. Nie było chłopca, ależ musiał tam być nalegała Maryla. Przecież prosiliśmy panią Spencer, by go przywiozła, tak, ale nie uczyniła tego, przywiozła właśnie tę dziewczynkę. Pytałem zawiadowcy na stacji. Musiałem więc zabrać ją do domu. Nie można było zostawić dziecka na pustym dworcu, nawet jeśli zaszła jakaś pomyłka. A to paradne, zawołała Maryla. Podczas tej rozmowy dziewczynka milczała, a spojrzenie jej krążyło od Maryli do Mateusza. Wyraz radości znikł z jej twarzyczki. Zdawało się, że nagle zrozumiała treść rozmowy. Rzuciwszy swą drogocenną torbę, zrobiła kilka kroków naprzód i załamała ręce. Nie chcecie mnie, krzyknęła. Nie chcecie mnie, dlatego że nie jestem chłopcem. Powinnam się była tego spodziewać. Nikt mnie nigdy nie chciał. Zawsze tak było. Powinnam była zrozumieć, że to zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam była wiedzieć, że mnie nigdy nikt nie zechce. Ale cóż ja pocznę? Rozpłynę się chyba we łzach. I uczyniła to. Opadłszy na krzesło, załamała ręce nad głową, potem ukryła twarz w dłoniach i zaczęła gwałtownie szlochać. Maryla i Mateusz spoglądali na siebie przerażeni. Żadne z nich nie wiedziało, co począć, co powiedzieć. Wreszcie Maryla przerwała milczenie. Cicho, cicho, przecież nie ma znowu o co tak rozpaczać. Nie ma o co? Dziewczynka szybko podniosła głowę, ukazując twarzyczkę skąpaną we łzach i drgające usta. Pani także płakałaby, gdyby będąc sierotą, przybyła pani pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem, i nagle dowiedziała się, że panią nie chcą, bo nie jest chłopcem. O, to najtragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam. Coś jakby uśmiech, trochę leniwy, bo dawno zapomniany, złagodził surowy wyraz twarzy Maryli. Nie płacz tylko! Nie wyrzucimy cię przecież za drzwi dziś wieczór. Pozostaniesz u nas, dopóki się cała ta sprawa nie wyjaśni. Jak się nazywasz? Dziewczynka zawahała się na chwilę. Może by pani zechciała nazywać mnie Cordelia? Rzekła pośpiesznie. Nazywać cię Cordelia? Czy to nie jest twoje imię? Nie, nie zupełnie, ale chciałabym nazywać się Cordelia. To brzmi jak dystyngowanie. Nie pojmuję o co ci chodzi. Jeśli nie nazywasz się Cordelia, jakie masz imię? Anna Shirley. Wyjąkała niechętnie właścicielka tego imienia. Ale proszę, niech pani nazywa mnie Cordelia. Wszak dla pani to jest obojętne, jak mnie będzie wołać, jeśli pozostanę tutaj niedługo. A Anna to takie nieromantyczne imię. Romantyczne czy nieromantyczne? Odburknęła prozaicznie Maryla. Anna to skromne i rozumne imię. Nie masz powodu się go wstydzić. Ja się go nie wstydzę, odpowiedziała dziewczynka. Tylko Cordelia więcej mi się podoba. Zawsze wyobrażałam sobie, że nazywam się Cordelia, a zresztą może w ostatnich czasach wmówiłam to sobie. Kiedy byłam młodsza, wolałam imię Geraldyna, ale teraz jestem zdania, że Cordelia jest najładniejsze. Jeśli jednak pani chce koniecznie nazywać mnie Anną, proszę przynajmniej mówić Aniu zamiast Andziu. Myślę, że to wszystko jedno, rzekła Maryla z niedostrzegalnym uśmiechem, podnosząc imbryk z herbatą. O nie, to wielka różnica. To brzmi o wiele, o wiele delikatniej. Wymawiając jakieś imię, widzimy je natychmiast przed sobą, jak gdyby było wydrukowane. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Andzia wygląda ohydnie, Ania zaś o wiele bardziej dystyngowanie. Jeśli więc pani zechce nazywać mnie Anią, postaram się pogodzić z myślą, że nie noszę imienia Cordelia. A więc Aniu, nie Andziu, czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób zaszło to nieporozumienie? Prosiliśmy panią Spencer, by nam przywiozła chłopca. Czy w domu sierot nie było chłopców? Owszem, jest ich bardzo wielu, lecz pani Spencer powiedziała wyraźnie, że państwo życzą sobie wziąć jedenastoletnią dziewczynkę. Wtedy przełożona uznała, że ja będę najodpowiedniejsza. Pani nie ma pojęcia, jak bardzo się ucieszyłam. Całą noc nie spałam z radości. Ach, dodała, zrywając się z wyrzutem do Mateusza. Czemuż nie powiedział mi pan na dworcu, że to pomyłka i nie pozostawił mnie tam? Gdybym nie widziała białej drogi rozkoszy, ani jeziora lśniących wód, nie byłoby mi tak ciężko na duszy. O czym ona mówi? spytała Maryla brata. Przypomina sobie szczegóły naszej rozmowy podczas gdyśmy jechali, odpowiedział pospiesznie Mateusz. Idę wyprząc klacz, Marylo. Proszę cię, przygotuj herbatę zanim powrócę. Czy pani Spencer wiozła jeszcze jakieś dziecko? pytała dalej Maryla po odejściu Mateusza. Owszem, zabrała Lili Jones dla siebie. Lili ma zaledwie pięć lat i jest bardzo piękna. Ma ciemne, kasztanowe włosy. Gdybym ja miała kasztanowe włosy i była bardzo piękna, czy byście mnie także nie przyjęli? O nie, chcieliśmy chłopca, który by pomagał Mateuszowi w gospodarstwie. Dziewczynka na nic się nam nie przyda. Zdejmij kapelusz. Położę go wraz z twoją torbą na stole w sieni. Ania posłusznie zdjęła kapelusz. Po chwili wrócił Mateusz i zasiedli do wieczerzy. Ale Ania nie mogła nic przełknąć. Na próżno dziobała jak ptaszek chleb z masłem i marmoladą jabłkową podaną na szklanej podstawce. Widać było, że nie może przełknąć ani jednego kęsa. Ale ty nic nie jesz, zauważyła Maryla, rzucając ani surowe spojrzenie, jakby za jakiś czyn godny nagany. Dziewczynka westchnęła: Nie mogę. Wpadłam w otchłań rozpaczy. Czy pani miałaby ochotę do jedzenia, gdyby pani wpadła w otchłań rozpaczy? Nie mogę na to odpowiedzieć, bo nigdy tam nie byłam, rzekła Maryla sucho. Ach, pani nie była. A nigdy nie próbowała pani sobie tego wyobrazić? Nie, to też nie. W takim razie przypuszczam, że nie może pani zrozumieć tego uczucia. Jest ono bardzo nieprzyjemne. Gdy się wtedy próbuje jeść, coś staje w gardle i nie można nic przełknąć, nawet czekoladki. Dwa lata temu jadłam czekoladkę. Było to coś przepysznego. Odtąd często śniłam, że mam całą torebkę czekoladek, lecz zawsze, ilekroć sięgnęłam po pierwszą, budziłam się. Przecież nie będziecie się gniewali o to, że nie jem. Wszystko tutaj jest doskonałe, ale jednak nie mogę. Jest pewnie zmęczona stwierdził Mateusz, który od chwili powrotu ze stajni nie wyrzekł ani słowa. Najlepiej byłoby kazać jej pójść spać. Maryla myślała właśnie nad tym, gdzie Ania mogłaby spędzić noc. Przygotowała dla oczekiwanego chłopca izdebkę obok kuchni, lecz pomimo, że był to kąt czysty i jasny, nie wydawał się odpowiedni dla dziewczynki. Wobec tego, że o przyjęciu takiej bezdomnej istoty w gościnnym pokoju nie mogło być mowy, pozostawał tylko wychodzący na wschód pokoiczek na facjatce. Maryla zapaliła świecę i kazała Ani pójść za sobą, co też dziewczynka uczyniła, zabierając po drodze swoją torbę i kapelusz. Sieni było nienagannie czysto, a pokoik na górze, w którym Ania się znalazła po chwili, wydawał się jeszcze czystszy. Maryla postawiła lichtarz na małym trójnożnym stoliku i odgarnęła kołdrę z łóżka. – Masz pewnie koszulę nocną? – spytała. Ania skinęła głową twierdząco. – Owszem, mam dwie. Przełożona mi je uszyła. – Są strasznie wąskie. W domu sierot nigdy nie ma niczego pod dostatkiem. Wszystkiego jest skąpo, więc też i szyję się oszczędnie. Przynajmniej w takim ubogim przytułku, jakim jest nasz. Nie cierpię krótkich i ciasnych nocnych koszul. Ale przecież można w nich równie przyjemnie śnić, jak w ozdobionych haftami i obszytych koronką wokół szyi. To jest jedyna pociecha. Tak, ale rozbierz się jak najprędzej i kładź się do łóżka. Powrócę za pięć minut zgasić świecę. Nie byłabym spokojna, gdybym to tobie poleciła. Mogłabyś zapruszyć ogień. Po odejściu Maryli, Ania rozejrzała się ciekawie wokoło. Białe, otynkowane ściany były tak boleśnie nagie i smutne, jak gdyby same litowały się nad swym ubóstwem. Podłoga była także goła, tylko po środku leżała okrągła, pleciona mata, jakiej Ania nigdy dotąd nie widziała. W jednym kącie pokoju znajdowało się wysokie staroświeckie łóżko o czterech ciemnych słupach, przeznaczonych do zawieszania kotary. W drugim kącie trójnożny stolik. Na nim czerwona aksamitna poduszeczka do szpilek, dość twarda, by złamać ostrze najgrubszej z nich. Nad stolikiem maleńkie podłużne lusterko. Pomiędzy łóżkiem a stolikiem mieściło się okno przybrane u góry śnieżno-białą muślinową falbaną, na wprost okna zaś umywalka. Od całego tego pokoju wiał przerażający chłód, to też przejął on biedną Anię do szpiku kości. Szlochając, szybko zrzuciła z siebie ubranie, włożyła ciasną, nocną koszulę i wskoczyła do łóżka, aby zatopiwszy twarz w poduszce, naciągnąć kołdrę aż na głowę. Kiedy Maryla powróciła, by zabrać świecę, rozrzucone po podłodze rozmaite części ubogiego ubrania i wzburzona pościel były jedyną oznaką czyjejś obecności w pokoju. Spokojnie podniosła ubranie Ani, złożyła je w porządku na niskim, żółtym krześle, wzięła świecę i zbliżyła się do łóżka. Dobranoc. Rzekła jakimś dziwnym głosem, w którym jednak nie czuć było niechęci. Blada twarzyczka Ani i wielkie jej oczy wyjrzały natychmiast spod kołdry. Jak może mi pani mówić dobra noc, wiedząc, że będzie to najgorsza noc jaką kiedykolwiek przeżyłam? rzekła z wyrzutem. Po czym znowu zniknęła pod kołdrą. Maryla powoli zeszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia po wieczerzy. Mateusz palił fajkę, niewątpliwa oznaka zafrasowania palił rzadko, bo Maryla nie lubiła tego, nazywając używanie fajki złym przyzwyczajeniem. Nieraz jednak pozwalał sobie na ten wybryk, na co siostra patrzyła wówczas przez palce, uważając, że każdy mężczyzna musi się jakoś wyładować. Tak, ładna historia, rzekła gniewnie, przez posły wilk nie tyje. Prawdopodobnie służący Roberta Spencera przekręcił treść naszej prośby. Jutro jedno z nas musi pojechać, żeby rozmówić się z panią Spencer. Dziewczynkę należy odesłać do domu sierot. Tak, sądzę, odpowiedział Mateusz bez przekonania. Sądzisz, czy nie uważasz tego za konieczne? Wiesz, Marylo, to jest bardzo miłe stworzenie. Naprawdę przykro jest odsyłać tę dziewczynkę, kiedy tak bardzo pragnęłaby tu pozostać. Ależ Mateuszu, czy twoim zdaniem powinniśmy ją zatrzymać? Zdziwienie Maryli nie było większe, gdyby jej spokojny brat wyraził chęć chodzenia na głowie. Nie, nie, nie zupełnie wyjąkał Mateusz, nie wiedząc jak wybrnąć. Uważam, że nikt nie może żądać tego od nas. No pewno. Czym właściwie byłaby ona dla nas? Może my bylibyśmy czymś dla niej, Marylo? Powiedział Mateusz nieoczekiwanie. Mateuszu Cadbert, zdaje mi się, że to dziecko cię zaczarowało. Widzę, że pragniesz ją zatrzymać. Wierzaj mi, że to bardzo ciekawa istota przekonywał Mateusz. Gdyby się słyszała rozprawiającą, kiedyśmy wracali z dworca. O, mówić ona potrafi, od razu to poznałam. I to wcale dobrze o niej nie świadczy. Nie lubię dzieci, które dużo mówią. Nigdy nie pragnęła dziewczynki z przytułku, a gdybym miała wybierać, to w każdym razie nie tego rodzaju. Jest w niej coś, czego nie rozumiem. Nie, odeślemy ją tą samą drogą, jaką przybyła. Może wynająłbym francuskiego chłopca do pomocy w gospodarstwie, a ty zatrzymałaby się do towarzystwa? rzekł Mateusz. Nie potrzeba mi towarzystwa, odburknęła Maryla szorstko. Nie mam zamiaru jej zatrzymywać. Zrobisz tak, jak sama zechcesz powiedział Mateusz, wstając i odłożył fajkę. Idę spać, dobranoc. Mateusz wyszedł. Wkrótce i Maryla ze zmarszczonym czołem, pozmywawszy naczynia kuchenne, udała się na spoczynek. Na Facjatce zaś, piętro wyżej, leżało samotne, bezdomne, spragnione miłości dziecko, które gorzki płacz ukołysał wreszcie do snu. Koniec rozdziału trzeciego. Do wysłuchania pozostało jeszcze 35 rozdziałów, ale już teraz zachęcam do subskrypcji tego kanału z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górę pod filmem, jeśli się podobało, to co tu robię. No i proszę was polećcie ten kanał swoim znajomym, może też z niego skorzystają. Z góry dziękuję, do usłyszenia w kolejnym rozdziale. Hej!